Witam wszystkich. Na początku od razu małe sprostowanie, znaczy sprostowanie. Informacja, że z jakichś powodów poprzedni odcinek, który nagrywałem, nie nagrał mi się zbyt poprawnie. Tudzież musiałem nagrać go ponownie. Tyle, że ominęła was rozmowa. No, 2 minuty gry, ale w sumie nic nie straciliście, ponieważ była to rozmowa przed wejściem do pustki, jak widzimy. No i wyborem tej osoby, która wejdzie do pustki, był ratować Conora. Jak widzicie, ja wybrałem Joana, nie wiem jak on tam się wymawia to jego imię. Czy to ty, Conor? Ale... Słyszę cię! Już idę! No, przepraszam w każdym razie za utrudnienia. Jest tam kto? I lecimy Halo! Dalej. Błogosławiony, trzeba w końcu to przejść. Mamy Arla Emona. Ty tam! Widziałeś mojego syna? Ja go słyszę, ale nie mogę odnaleźć. Ta przeklęta mgła sprawia, że kręcę się w kółko. Postaraj się dotrzeć do Arla. A Arlu Emonie, pamiętasz mnie? To ty! Zdrajca! Wygląda na to, że pamiętasz. Nie zbliżaj się do mego syna! Nie zbliżaj się! Conorze, musimy uciekać! Gdzie jesteś? Od razu mówię, że zawsze biorę Jovana. Przeklęta ciemność! Nie będzie Jovana, na tego, kto wchodzi do pustki, ponieważ dzięki temu może kara, która go spotka później za to, co zrobił Arlowi, będzie łagodniejsza. Można będzie go uratować przed skazaniem na śmierć. No dlatego, między innymi dlatego go biorę. Kim jesteś? Czy to przez ciebie ojciec jest chory? Powiedz mi! Natychmiast! Bądź miły. Witaj, Conor. Jestem tu, żeby pomóc twojemu ojcu. Nie! Jesteś tu, by skrzywdzić ojca! Wiem to! Nie pozwolę ci! Dobra, pierwsza walka z demonem. Na szczęście Jovan ma paraliż. To jest jednym z lepszych zaklęć. No i tyle. To by było na tyle z pierwszej walki z demonem. Jeszcze co do Jovana, to oczywiście czepiał się nas główny zaklinacz, pierwszy zaklinacz Irving, że chcemy Jovana wpuścić do pustki, gdyż jest magiem krwi. A wiadomo, magowie krwi lubią pertraktować i nawiązywać różne sojusze z demonami. Conor, to ty? Mimo to i tak go wybraliśmy. Czemu wciąż robisz mi krzywdę? Czemu próbujesz mnie powstrzymać? Spróbuj się porozumieć. Nie musimy walczyć. Chcę tylko ocalić Conora i Arla Emona. Nie będę z tobą rozmawiać! Intrus! Wyrzucę cię stąd! Tym razem jeszcze ma do pomocy mniejszego demona Shauro. Ale już wiemy. Na demona od razu uścisnijmy. Skorzystamy jeszcze z ochronnych zaklęć, nie zatrzymasz mnie! Których mamy w liczbie 2. Już prawie koniec. Przedostatnia walka nas czeka tutaj tylko jeszcze. Ojciec błądzi. Szuka mnie uwięziony w mojej pajęczynie. Tak powinno być. Dlaczego się w to mieszasz? Dyskutuj z tym
bandytem. Wszystko się kończy. Nie puszczą ci tego płazem. Connor ją zaprosił i zawarli umowę. Ma prawo robić to, co zechce. Nie. Czas już na ciebie. Nie nalegaj, bo inaczej źle skończysz. Dobra, tym razem ma dwa demony do pomocy. Oczywiście paraliż. Powinno nam jakoś udać się go pokonać. Zanim życia go potraktujemy. No. Udało się nam. No i przed nami ostatnia konfrontacja. O, jest nawet autozapis. Jestem ciekaw, czy coś mamy, co możemy mu dać. Nie, psa możemy przywołać, ale psa zawsze możemy przywołać, jak mamy moda. Dobrze więc, koniec sztuczek. Spotykamy się teraz twarzą w twarz. Widzisz moją prawdziwą postać i stoisz w mej domenie. To tutaj jestem najpotężniejsza, a jednak nie mam ochoty mierzyć się z tobą. A i ty nie powinieneś być tak chętny, by zmierzyć się ze mną. Może zamiast tego porozmawiamy? No nie sądzę. Wymuś ostateczną konfrontację. Dano mi szansę zrobić dla odmiany coś dobrego. Nie zamierzam z niej zrezygnować. Cóż, przykro. Dobrze więc? Chcesz potyczki, a więc ją dostaniesz. Zobaczymy, czy twoja moc równa jest twojej bezczelności, istoto. No i... Oczywiście paraliż szybko. Stanie życia. Już mamy trochę mało. O, tutaj jest. Dobrze. Nie mamy many. I zginęliśmy jakimś sposobem. Muszę przyznać, że jak za pierwszym razem nagrywałem, to nie miałem problemu z wygraniem z nią. Ale to chyba dlatego, że zaczęliśmy walkę z nią z niepełnymi... O właśnie, z niepełnymi HP-kami. To był powód. A jeszcze się wolno regenerują. Gdybyśmy mieli pełne HP, to byśmy bez problemu wygrali. Ale nie wiem dlaczego jeszcze żyła Lyrium nie zadziała. Nie zadziałała. Dobrze więc... Tą rozmowę już przyspieszę. Źle zaczęliśmy tą walkę. Zobaczymy, czy działają te żyły Lyrium. Z tego, co mi się wydaje, tam jest. Musi być tu.
tarczę na sobie. Dobra, wygramy. Ale muszę przyznać, że wstyd mi, że tak po dupie od niej dostaję. No, bo i tak nie dostaję właśnie. Na ogół kończy się to po chwili. A tym razem jakoś trochę się pomęczyłem. No, trudno. Cały błąd polegał w tym, że nie rzuciłem od razu na niej paraliżu, bo o nim zapomniałem. No. Jak widzimy, najmniejszy błąd może sporo zmienić w walce. Teraz powinna być cutscenka jeszcze. Po cutscence oddamy questy poboczne, które tam pobraliśmy i które możemy oddać. No a po oddaniu ich ruszamy zrobić ostatniego DLC-ka, przynajmniej zacząć ostatniego DLC-ka, kamiennego więźnia. Podziękowanie za uratowanie Connora powinno być. Więc to koniec. No koniec. Connor znów jest sobą. Na szczęście wygląda na to, że niczego nie pamięta. Podejrzewam, że będziemy musieli wysłać go do Kręgu Maginów na szkolenie, gdy tylko skończy się wojna. To dziwne uczucie, myśleć o tym chłopcu jak o magu. Jeśli Emon wyzdrowieje, czeka go żałoba. Ale przynajmniej może być wdzięczny, że zarówno jego żona, jak i syn są bezpieczni. Jestem ci winna najszczersze podziękowania. Już niemal trudno uwierzyć, że Connor jest tym samym chłopcem, co kiedyś. Wciąż pozostaje sprawa Jovana. Zaufałaś mu, a on ocalił życie Connora. Nie wiem, co o tym myśleć. Zatrzymamy go, aby Emon mógł zadecydować o jego losie. No jeśli Emon nie wyzdrowieje, los Jovana będzie przesądzony. Co ty na to? Rozmawialiście, prawda? Wiesz lepiej ode mnie, co zrobił. Przydałby się do czegoś? Ja bym mu nie zaufał, ale nie ośmieliłbym się mówić memu bratu, co ma robić. Zrób z nim, co chcesz. Dobrze więc. Każę go na razie ponownie uwięzić. Nasze zadanie nie jest jeszcze ukończone. Cokolwiek ten demon zrobił memu bratu, wygląda na to, że darował mu życie. Jest jednak nieprzytomny. Nie powinniśmy go budzić. Urna! Urna świętych prochów ocali Emona!
Próbowaliśmy i dalej będziemy to robić. Być może zniknięcie demona coś tutaj pomoże. Wykorzystanie relikwii to kolejna możliwość. Mój mąż finansował badania prowadzone przez brata Genikii, uczonego z Denerii, który próbował odczytać inskrypcje umieszczone na kamieniu narodzin Andrasty. Gdy Emon zachorował, wysłałam rycerza, aby porozmawiali z Genikiwim. Miałam nadzieję, że udało mu się w końcu odkryć, gdzie jest urna świętych prochów. Nie udało im się go odnaleźć. W desperacji wysłałam kolejnych rycerzy na poszukiwania jakiejkolwiek wskazówki odnośnie miejsca ukrycia urny. W takim razie poszukam tej relikwii. Nikt inny nie zdoła tego dokonać. Nawet gdybym chciał zrobić to osobiście, nie mogę zostawić Redcliffe. Może mógłbyś odszukać dom brata w Denerim i sprawdzić, czy są tam jakieś wskazówki odnośnie miejsca jego pobytu. Ja muszę zająć się odbudową. Życzę ci szczęścia. Stwórca z tobą. No dobra, więc w takim wypadku... Nowe zadanie, urna świętych prochów. Rozdział pierwsza plaga, rozdział drugi. Tutaj jeszcze chwilowa rozmowa to ty z Komorem. Mnie uratowałeś. Prawdę mówiąc, zrobił to Jovan. Naprawdę? Nie wiedziałem. Mam nadzieję, że ojcu niedługo się poprawi. Tak się stanie, prawda? Na tym cała rozmowa się skończyła. Kolejna księga. Avelina, rycerz z Orlej. Dobrze, więc tak, w zamku nie mamy już czego szukać. Więc idziemy teraz szybko oddać kłościki poboczne. Questy z kolektywu magów, tam chyba jakieś mamy też z tablicy ogłoszeń. Dojdzie nam jeszcze, jak to? Ta kompania najemnicy Blackstone'a jakoś tak. Rycerz, tutaj jest Serpert. Okej. Po wykonaniu tego DLC-ka, a przynajmniej wykonaniu jego początku, udamy się oczywiście do Denerim na chwilę, do tego brata Genitiva. Po czym na poszukiwanie urny. O Denerim się nie martwcie, zdążymy jeszcze je zwiedzić. Wioska Redcliffe. Denerim w sumie też troszkę nas czeka jeszcze zadań pobocznych. No tak w ogóle możecie powiedzieć, napisać, komentować, czy mam robić w ogóle, czy chcecie, żebym nagrywał robienie questów pobocznych, czy nie, czy chcecie na nie, czy chcecie je widzieć i oglądać i wiedzieć co i jak, czy po prostu pominąć, zrobić je